Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj taki znowu filmik o wszystkim i o niczym, ale czuję się zobowiązany, żeby chociaż od czasu do czasu coś dla Was nagrać. Tym bardziej, że teraz znowu mnie nie będzie 2 tygodnie w domu, więc no, znowu filmiki się nie będą pojawiały. No powiem Wam tak, są 4 młode, wszystkie 4 są już zaobrączkowane. Jeden jest już taki, że podejrzewam, że on już sam podjada, może nawet sam je. No z tym, że te mniejsze młode 2 trzeba dokarmiać, także to mnie trochę martwi, bo mnie nie będzie. Mam nadzieję, że tata sobie da z tym radę. No a jak sobie nie da rady, no to trudno, aczkolwiek wiadomo, że będziemy próbować. Tutaj te 2 gołębniczki posprzątałem, tego blaszaka tu u mamek nie, ale tam, znaczy, bo ten u mamek sprzątałem gdzieś kilka dni temu cały, więc no tylko tyle, co tam teraz nabrudziły. No i co, te ptaszki razem z tymi są już puszczane razem. Nie mieszają się między gołębnikami, więc z tego powodu jestem zadowolony, a wszystkie sobie razem już mogą z woliery korzystać. Są plany, jeżeli chodzi o nam następne jajka, tutaj do tej pary pod numerem 5 będą teraz przekładane, za chwilę pod 4 będą przekładane, w 6 jest młody. Nie będę Wam na razie tych młodych pokazywał, pokażę Wam jak będą większe, bo to jeszcze jest nic pewnego. Także tutaj, że tak powiem, pokażę Wam tylko tego młodego, który jest już duży. No ptaszki są wesołe. Niektóre sztuki tu już naprawdę są fajne, podobają mi się te gołębie, ale tuż z tego jak po tych najfajniejszych sztukach na razie nic nie ma. Samice na razie nie położyły jajek, czy położą, to się okaże. No w zeszłym roku lęgłem tylko po 2 parach motyli po parze wywrotków. W tym roku już mam parę wywrotków sprawdzoną dobrą i 4 pary motyli, więc jest trochę lepiej. Z tym, że jak te lepsze ptaki żadnych jajek mi nie złożą, no to też będzie kiepsko z tego względu, że zostanę po prostu w miejscu, nie, bo wszystkie moje młode samiczki jajka poniosły, samczyka mam swojego młodego, no to jest płodny. Jedną samiczkę mam w rezerwie, bo zostawiłem sobie tam z samcem mamki, jest sparzona, również jajka niesie, więc no w razie W na przyszły rok nie ma tragedii, no coś tam pewnie się wychowa. No bo jak się wiecie, jak się koło czegoś chodzi i się dba, no to zawsze coś tam się wychowa, tak? Nie wykarmię mamki, to wykarmię ja. Jak nie teraz, to w wakacje będę miał więcej czasu, bo tam wakacje nawet jak do jakiejś pracy, zresztą mam też miesięczne praktyki, wakacje, ale to każdego dnia w domu będę, więc nie ma po prostu takiego zmartwienia. No tutaj ta samisia, jak ona jest fajna, siedzi sobie w miseczce. No ale wezmę ją tu troszkę, ale na razie jajeczka mi nie chce znieść, no jest naprawdę fajne, jest bardzo ładny gołąbek, znaczy bardzo ładny, no tam chwalę te ptaki, wiadomo, że tam ludzie mają dużo lepsze, ale na moje realia to jest naprawdę już coś, taka samiczka, fajna taka, grzeczna, no ale zobaczymy, czy jakieś jajka zniesie, czy nie zniesie, no posiadł je już w misce. Ja tak sobie tłumaczę, że może o ta samiczka jeszcze mi się w parę nie udało wziąć. Znaczy ona by się w parę wzięła, tylko nie z tym samcem, co ja chcę. I jeżeli samcem tak będzie, że tak powiem, nie będzie się chciała w tą parę wziąć, to wtedy o tą starą parę rozparzę, bo ona idzie do tego samca. O, tu jest ten samczyk. Ten, co grucha. Z nim chciałem ją wziąć w parę. Ten samiec, jak widać, do wszystkich samic grucha, tylko nie do niej. Dlaczego? Tego nie wiem. Ale tak, jeździm nie będę tutaj dawał, bo poniewiera się wszędzie, także nawet nie będą chciały pewnie jeść. Pokażę Wam jedynie tego młodego. Kto tam śledzi na Facebooku, to kiedyś dodawałem zdjęcie, jeszcze jak był mniejszy, no teraz już jest fajny. No zobaczcie, tutaj jest, wezmę go jakby się dało tu na tą półkę. O. No to zobaczcie, tak to młody, no to jest, no, no jest fajny gołąb, znaczy fajny. Taki przeciętny, jak i te wszystkie, co w zeszłym roku chowałem, nie? No łapcie duże, bo jeżeli chodzi o łapcie, no to u mnie problemu nie ma. No ta budowa, wiadomo, to zobaczymy, nie? Jakby to była może samiczka, to bym się cieszył, bo taki niegłupi ptak. I na pewno na przyszły rok zostawię więcej gołębi swoich. No ten tutaj przyleciał, uciekaj stąd. Więcej ptaków zostawię swoich, po to, żeby... Nie mogę z tą jasnością tu dojść do ładu. Po to, żeby po prostu no, mieć pewne ptaki, tak? Coś tam... Dobra, zaraz go będę ścigał. Zresztą jak już tu jestem, to Wam pokażę. No tutaj jest młodziak. A do tamtego już nie będę. O, tutaj jest młodziaczek. Jego dokarmiam. I tutaj jest młodziaczek, taki też nawet nie głupi, którego też dokarmiam. Coś tam się ma kluć. Także to po prostu zobaczymy, co życie pokaże. Także tak to wygląda. Przepraszam Was za te jakieś tam łamania jasności, ale no... Czasami tak, a muszę teraz tego młodego złapać i go tam odłożyć z powrotem, bo mi tutaj ucieka.
chodź tutaj do mnie, zobaczcie. No tak to mówię, jest, bym powiedział, że taki niegłupi. Nie bój się. Nie bój się, odłożymy cię, skąd cię wziąłem. On już tutaj nawet do wolierki sobie wychodzi. No, wodę pije sam, także myślę, że on już, to już jest taki gołąb. No chociaż jeden już jest, także sezon nie będzie przynajmniej na zero, tylko zawsze coś tam się wychowa, nie? Ta samiczka jest jajkiem, dzisiaj powinna położyć. To jest samiczka moja wychowana 2 lata temu. Tutaj jest mój samczyk. O, no to po nim też już właśnie jest młody. Jest młody, no i tam są jajka, przełożony jest płodny. To po tej ciemnej samiczce też już jest młody, rośnie po tym samcu, to ta też jest z zeszłego roku wychowana. Po czerwonej jest jedno jajko teraz zalęgnięte, czy to się wykluje, to zobaczymy. Ona jest tym samczykiem, co sobie tutaj siedzi. No i tutaj teraz przyszedł samczyk do niej, no ten samczyk też jest fajny. Jest naprawdę fajny gołąbek. No ale no niestety, no widzicie jak to jest, że nie zawsze jest po prostu tak jakby się chciało i nic się na to nie poradzi. Mówię, no tutaj młodymi to się nie będę chwalił, bo to się nie ma czym chwalić. Chwalić to się można jak już będą duże, bo taki mały to jeszcze się może tyle wydarzyć, że ono jaki gruchny gołąb, tylko nie do tego co potrzeba. Ja wam, że nie mam parcia żadnego, przychodzę tutaj z przyjemnością, bo jest teraz ciepło, mogę tu przyjść, posiedzieć z nimi. Łaskawe są te ptaki bardzo, bardzo lubią słomę na gniazda nosić, to jak im dam tej słomy, to jeszcze nie zdążę wyjść, to już spod nóg zbierają, także no pod tym względem no to jest fajnie. Tu na dole też jest parka, samica też luźna bardzo jest, już kilka dni, ale o jajku na razie nic nie widać ani nic nie słychać. O, tu jest moja młoda samiczka też wychowana, to na kratce. Także no mówię, moje gołębie wychowane wszystkie się sprawdziły. Samczyk jest tylko jeden w sumie zostawiony. Samiczki mam raz, dwa, a nie, przepraszam, samczyki są dwa i obydwa są sprawdzone, a samiczki mam 4 chyba, czy 3, 4 i wszystkie jajka niosą. Dlatego mówię, no są może gorsze te gołębie od tych co kupiłem, no bo to nie ma co ukrywać, ale się przynajmniej lęgną, dlatego to też trzeba sobie odpowiedzieć na takie pytanie, czy chce się, że tak powiem, mieć ładne ptaki, czy chce się coś wychować. No mi jest potrzebny w tym momencie taki, że tak powiem, zapalnik w postaci no przynajmniej jednej pary, a najlepiej dwóch dobrej jakości gołębi, po prostu które samice będą jajka niosły, samce będą płodne, żeby podnieść trochę poprzeczkę tutaj, nie było. No w zeszłym roku wam pokazałem, że da się parę tych młodych wychować. Oczywiście no u mnie, jeżeli bym nie dokarmiał, no to bym tych młodych w zeszłym roku wychował połowę. No ale o co chodzi, wiecie, ja karmiąc młodego nie daję jemu żadnych witamin, nie daję jakiegoś tam specjalistycznego ziarna. Dawałem tylko i wyłącznie groch, tylko i wyłącznie nic oprócz grochu. I te młode wszystkie rosły bez najmniejszego problemu, nie? Nie zdech, tylko był zlikwidowany jeden młody, który po prostu nie dawał rady jeść, bo miał ten języczek wywinięty. Nie wiem, czy to moja wina była, czy to jakaś taka sprawa już, czy mamki to zrobiły. No nie wiem, jak to było. W każdym razie to jest jedyny młody, który tak, że tak powiem, jakoś tam nie wyszedł, no i później mi jeden młody przychorował, nie? A dokarmiałem przynajmniej z 10-11 młodych i na samym grochu, no i te młode tutaj są, bo tak, ta samiczka to jest, którą dokarmiałem. Tego samczyka akurat nie dokarmiałem. Samiczkę, którą mam w rezerwie, też dokarmiałem. Tą u góry też wychowały same. I tutaj mam parkę. To samiczkę dokarmiałem, a samczyka wychowały same, nie? No ale był jeszcze samczyk, motyl, była samiczka, które też dokarmiałem, a były, no, no były po prostu sprzedane i było wszystko w porządku, nie? Wywrotki też, no wywrotki sprzedałem wszystkie, a było tych wywrotków młodych 5, no to też pewnie przynajmniej ze 2-3 dokarmiałem. No i że tak powiem, ja to lubię, no nie mam z tym problemu, żeby po prostu poświęcić tym. No bo tak jak w zeszłym roku był moment, że miałem 10 do dokarmiania, no to trzeba było liczyć koło godziny czasu, nie? Żeby je tak na spokojnie, bo to też trzeba troszkę cierpliwości wykazać. Te młode jak są małe, to siedzą grzecznie, później jak są starsze, to wiedzą niby, że się je karmi, niby tam się domagają tego jedzenia, ale już jak dochodzi do tego właściwego karmienia, no to po prostu troszkę zaczynają się tak wybuntować, nie? Dlatego do tego trzeba wykazać troszkę cierpliwości. Czekałem specjalnie z tym nagrywaniem na popołudnie,
żeby nie było sytuacji właśnie takiego jakiegoś światła, że tu ciemno, tu jasno, no ale widzę, że nie wiem, ten telefon chyba musi coś nie tak być, że tak powiem, z tą kamerą, skoro ma taki problem z tym, no ale no nic na to nie poradzę. Rano jak próbowałem nagrać, to było jeszcze gorzej, więc mówię, wstrzymam się z tym nagrywaniem na popołudnie. No ale to gdzieś niespecjalnie pomogło. Także tak, no, krótki filmik, ale o czym tutaj nagrywać, jak się nic nie dzieje. Wszystkie cztery mody już na związkowych obrączkach, także pierwsze cztery obrączki związkowe założyłem, zostało mi ich 16. Że tak powiem, zobaczymy, co rok pokaże, czy uda się wszystkie wyobrączkować, czy nie. Uda się, to będzie super, a nie uda się, to też nie będzie źle. No. Także dziękuję Wam, że żeście oglądali. Zachęcam Was przede wszystkim do pisania komentarzy i trzymajcie się, do następnego. Cześć.